Kwestia wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 maja to jest taki wielki wybór Polaków. Stoimy dzisiaj przed wielkim wyborem ludzi, którzy będą odpowiadali przed nami, przed Polską, przed mieszkańcami Powiśla i Żuław, ale przed historią również. Czy zrobili wszystko, aby wykorzystać szansę, którą stwarza Unia Europejska? Ja myślę, że w Polsce należy Polakom zaszczepić ideę uczestnictwa w życiu publicznym. Chcę powiedzieć, że przez ostatnie 20 lat zmieniły się poglądy. 20 lat temu 20% Polaków mówiło o tym, że interesuje się tym, co się dzieje w Polsce i w Europie, w polityce. Dzisiaj ponad 40% ocenia, że aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym. Czyli jakby ten element zmiany świadomości następuje. Ja natomiast mówię tak, nie ma naszej opinii, nie ma naszej decyzji, nie ma naszego udziału, jeśli nie uczestniczymy w wyborach. Ktoś mówi, ale mój jeden głos. Co on jest ważny? Jeżeli weźmiemy taki banalny, trywialny przykład, jeżeli weźmiemy jedną zapałkę, ona się przełamie łatwo. Jeżeli weźmiemy 10 zapałek, już trudniej, a 100 już nie przełamiemy. Czyli 100 głosów jest już liczących. Czyli jak będziemy dodawali te głosy jeden do drugiego, to będzie nas coraz więcej. Ja tylko powiem tak, tam gdzie cię nie ma, tworzy się coś bez ciebie. Tam, gdzie jesteś, uczestniczysz w tym. I oddając głos, uczestnicząc w wyborach, stawiasz ten krzyżyk, decydując, w jakim kierunku polityka będzie szła. Czyli ja nie zachęcam, żeby ludzie, mieszkańcy Powiśla i Żuław, dali przykład i odrzucili taką postawę, że mój głos jest nic nieważny. Twój głos jest właśnie bardzo ważny, żeby wybrać 26 w ramach wielkiego wyboru ludzi dających największe gwarancje rozwoju Polski w ramach działań Unii Europejskiej. I to jest apelowanie, uświadamianie. Obecność przy urnach staje się takim głosem serca i rozumu. Ja bym chciał, żeby wybory trwały cały czas, to władza wtedy bardzo pozytywnie mówi o Unii Europejskiej. I jestem przekonany, że więcej posłów koalicji europejskiej w Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, to jest gwarancja sukcesu finansowego, intelektualnego, przywrócenia pozycji Polski w strukturach Unii Europejskiej, ale przede wszystkim opinii o Polsce. I to jest ważne. Przy bardzo dobrej opinii łatwiej się rozmawia. Przy opiniach, mówiąc delikatnie, niezbyt pochlebnych, trudniej się zawsze rozmawia. To, kiedy ludzie mają o sobie bardzo dobre opinie, łatwiej się rozmawia w życiu. I wtedy, kiedy tutaj na Powiślu i na Żuławach ludzie z sobą rozmawiają, nawet spierają się, ale z sobą rozmawiają, przedstawiają argumenty, łatwiej osiągnąć sukces. I dlatego gwarantem takiego sukcesu Polski na arenie Parlamentu Europejskiego są kandydaci Koalicji Europejskiej. Przynależność Polski do Unii Europejskiej to nie tylko pieniądze, bo chciałbym zwrócić tutaj uwagę na trzy takie ważne elementy. Pierwsze to jest kwestia, że Unia Europejska niesie mnóstwo wartości, które są nam bliskie i bardzo ważne, takie jak wolność, demokracja, przestrzeganie prawa. Przystępując do takiego klubu, który się nazywa Unia Europejska, podpisaliśmy się, że tych wartości będziemy przestrzegać, bronić i szerzyć. I to jest bardzo ważne przedsięwzięcie, takie kulturowo-cywilizacyjne. Drugi element to jest związany z tym, że Unia Europejska to jest wzrost społeczno-gospodarczy. Unia Europejska dba o swoich członków, żeby ten rozwój społeczno-gospodarczy następował równomiernie, a właściwie w krajach, które przystąpiły w ostatnich latach do Unii, żeby następował szybciej, żeby doganiać członków starej Unii. No i ten taki bardzo ważny, bardzo widoczny to element związany z inwestycjami. Inwestycjami zarówno miękkimi, przedsięwzięcia związane z rozwojem społeczeństwa europejskiego, polskiego, tutaj na Powiślu i Żuławach, ale również te inwestycje twarde, jak koleje, drogi, mosty, szkoły, to wszystko, co widać, co oceniamy bezpośrednio. I myślę, że tak jak patrzymy dzisiaj na Powiśle i Żuławy, bo tutaj się znajdujemy, to można powiedzieć, że wykorzystaliśmy szansę. Wykorzystaliśmy szansę, którą dała nam przynależność do Unii Europejskiej. Ze względu na to, że jest to wielki wybór przed Polską, przed Polakami, przed mieszkańcami Powiśla i Żuław, zwracam się naprawdę z wielką, serdeczną prośbą.
kochani, weźmy udział 26 w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest już nie tylko nasz obowiązek, ale to jest również nasza potrzeba serca i umysłu. Bądźmy ludźmi, którzy decydują o losach Polski, a nie patrzą tylko z boku.